Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na recenzję kolejnego monitora od AOC. Tym razem będzie to nieco większy model, bo 27-calowy. Jest to wersja z podwyższoną rozdzielczością. Monitor, który ma sporo fajnych funkcji i jest jednocześnie dostępny w dość atrakcyjnej cenie. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu jakby co, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Rzućmy okiem na stronę producenta. Mam tutaj panel VA przekątnym 27 cali, częstotliwość odświeżania wynoszącą 144 Hz i reakcję w 1 milisekundę, niski input lag i obsługiwana funkcja AMD FreeSync. Jak zobaczycie, także G-Sync można sobie tutaj odpalić. Trójstronna bezramkowość, podwyższona rozdzielczość. Dokładnie jest to QHD 2560x1440. Sprawia, że wygląda to wszystko dużo lepiej. 27-calowy monitor z Full HD. Dla mnie to jest niestety za mała rozdzielczość. No i dzięki bezramkowości bardzo fajny monitor do łączenia w zestawy 2 lub 3 monitorów, ponieważ ta przerwa między monitorami jest wtedy naprawdę minimalna. Mamy także dodatkowe oprogramowanie, a tutaj macie wszystkie dane, chociażby jasność, jest funkcja flicker free, czyli redukcja migotania, jest też redukcja niebieskiego światła, kąty widzenia, które też sprawdzimy w dzisiejszej recenzji, waga monitora, zakres regulacji, jeśli chodzi o ergonomię, zasilanie, pobór prądu, sprawdzimy też dzisiaj, wymiary i pozostałe certyfikaty. Warto zwrócić uwagę na aż 3 lata gwarancji, tak więc przechodzimy dalej. Front monitora zdecydowanie jest bardzo ładny, ponieważ mamy tylko troszeczkę plastiku tutaj, ozdobny czerwony pasek i bardzo fajną podstawę, która zapewnia monitorowi dużą stabilność. A od tyłu podstawa ta wygląda tak, mamy przepust na kable i też plastikowe czerwone elementy ozdobne, które uzupełniają się także z tym, co jest na tyle monitora. A więc sam monitor wygląda rewelacyjnie, tutaj mamy kratki wentylacyjne, logo AOC jak widać, zakres regulacji, zobaczcie, bez problemu ten monitor jedną ręką można sobie opuścić i podnieść. Monitor na podstawce obraca się także na boki, o co prawda niewielki kąt, ale zawsze możemy to sobie obrócić. Zobaczcie to jeszcze od boku i odginanie monitora. Do góry dość sporo i w dół standardowo tylko troszeczkę, jak to większość monitorów ma, w dół jest to parę stopni. W górę troszeczkę więcej, tak więc ergonomia monitora na bardzo dobrym poziomie. Ostatnie co możemy jeszcze zrobić, to przekręcenie monitora w ten sposób i uzyskujemy wtedy tak zwany pivot, czyli możliwość wyświetlenia obrazu w pionie. Tak więc fajnie. I przy okazji widzicie, że ta podstawa, pomimo że nie jest jakaś super masywna, to tak te nóżki są rozłożone, że w dalszym ciągu to wszystko jest bardzo stabilne. Tak więc za to oczywiście plus. Tutaj widzimy przyciski do monitora, które nie są zbyt wygodne, ponieważ nie wystają za dużo i trzeba tak dość precyzyjnie kliknąć. Dużo lepszym rozwiązaniem jest joystick, ale nie wszystkie monitory to mają niestety. Natomiast jak raz kiedyś chcemy coś wyregulować, to oczywiście damy radę. Mamy aż 4 porty USB, z czego 3 porty to są USB 3.0, a tutaj dodatkowo mamy o zwiększonym natężeniu, dzięki czemu możemy na przykład szybciej ładować jakieś sprzęty. No i tutaj jest miejsce na podłączenie tego hubu do komputera. Mamy 2 porty HDMI, 1 port DisplayPort, gniazdo słuchawkowe, zasilanie i Kensington Lock. I natywna rozdzielczość monitora to 2560x1440. Przy 27 calach daje bardzo dużą ilość szczegółów, czytelny obraz. Przy okazji bardzo mi się podoba bezramkowość monitora tutaj na górze i po bokach. Wygląda to po prostu świetnie. No i mamy rewelacyjną czytelność, nawet jakichś takich mniejszych czcionek jest naprawdę ok. Pokażę Wam teraz menu monitora. Mamy tutaj naprawdę dużo funkcji. Oczywiście możemy zmieniać ustawienia. Mamy 3 wzorce gracza i ustawienia do różnych gier. a maksymalna częstotliwość odświeżania to 144 Hz. No i 8-bitowa paleta kolorów. Jeśli chodzi o obraz kontrolny, wygląda to nieźle. Mamy według mnie całkiem dobrą czerń. Jeśli chodzi o równość tego podświetlenia, patrząc tak centralnie z przodu na te ekrany, nie zauważyłem, żeby jakoś mocno to tutaj odstawało jasnością pomiędzy krawędziami a środkiem. Natomiast nie mam urządzeń pomiarowych za 100 tysięcy złotych, żeby to Wam dokładnie sprawdzić, ale takie recenzje macie też na przykład w dużych redakcjach. By kogoś interesowały typowo tabeleczki, wykresy. Tutaj mamy gradient, kolejne kolory i bardzo ważna rzecz, czyli gradient szarości. No i jeszcze mamy czytelność tekstów, bardzo dobra, nawet te małe literki, tutaj co prawda jest ich tyle, że to się wszystko dwoi, troi w oczach, natomiast da się bez problemu odczytać te, przy mojej wadzie wzroku, te jak się wysilę to też odczytam, więc obraz jest dość wyraźny. No i tutaj testy opóźnienia, jak widzicie, przy bardzo szybkim ruchu jakieś minimalne smużenie może powstawać. Natomiast testy syntetyczne to jedno, a najlepiej monitor ocenić po prostu własnymi oczami, jak dla mnie, jeśli chodzi tutaj o jakość kolorów, o kontrast, o jasność, głębie czerni, podświetlenie, to wszystko jest jak najbardziej ok, tym bardziej biorąc pod uwagę cenę monitora i jego możliwości, zastosowane tutaj technologie. Więc jak dla mnie naprawdę przyzwoicie. Zróbmy sobie jeszcze test kątów widzenia, bo to też jest oczywiście bardzo ważne. Kąty widzenia od góry, no cóż, rewelacja, kolory nie zostały przekłamane. Kąt widzenia od boku, też bardzo przyzwoicie. Jakby nawet ktoś stał bardzo od boku, to by widział na przykład jak gracie. I na ogół na cięższy kąt widzenia, czyli od spodu, też tutaj nic złego się nie dzieje. Nawet jak jestem praktycznie już pod samym monitorem, jak widzicie, to wygląda to wszystko świetnie. Gniazdo słuchawkowe sprawdza się naprawdę dobrze. Możemy podpiąć sobie słuchaweczki, jakość dźwięku transmitowana w tym przypadku poprzez DisplayPort naprawdę bardzo przyzwoita. No i jeszcze za chwilkę odrobinka grania. Mamy tutaj kompatybilność z funkcją G-Sync. Jak widzicie, można to włączyć lub wyłączyć. Dobrze, odrobinka gier. Rzucimy sobie okiem jeszcze na pobór prądu. W tej chwili wyświetlany jest film pełnoekranowo i mamy około 30 W, więc można powiedzieć, że monitor dość oszczędny. No i jeszcze kilka słów odnośnie software'u, bo wspomniałem Wam, że coś takiego jest i faktycznie jest. Wygląda to tak. Mamy tutaj kilka zakładek. Możemy sobie szybko przełączać tryby. To jest bardzo fajne, ponieważ powiedziałem Wam, że te przyciski do zarządzania menu monitora są mało wygodne, mało intuicyjne. Lepszy jest joystick, ale tutaj go nie ma. A tu możemy bardzo fajnie się przełączać poprzez poszczególne ustawienia. To jest dla mnie ogromnym plusem. A jak widzicie, diametralnie może się ten obraz zmienić dosłownie jednym klikiem, więc rewelacyjna opcja. Naprawdę fajnie, że ten software jest. Mamy tutaj włącznik, wyłącznik funkcji Game Sync, redukcję niebieskiego światła. Następnie opcja Light Effects, co chyba w tym monitorze nie jest obsługiwane, bo nie ma on żadnych LEDów. Następnie są tryby Eco, czyli to takie oszczędzające energię, albo po prostu jak mamy niskie oświetlenie, nie chcemy, żeby jasność monitora nam dawała po oczach. To jest też bardzo fajne. No i mamy pozostałe ustawienia. Możemy włączyć, tak samo jak w menu, ten port ładujący, ten, który jest na żółto zaznaczony z tyłu. Tak więc bardzo fajny i przydatny software. Różnica pomiędzy 24-calową wersją, którą testowałem jakiś czas temu, jednak istnieje, ponieważ ten mniejszy monitor miał panel IPS. Tutaj mamy matrycę VA, czyli troszeczkę gorsze kolory, troszeczkę gorsze kąty widzenia, ale cały czas bardzo, bardzo przyzwoite. Natomiast bardzo szybka reakcja panelu monitory typu VA to jest kompromis pomiędzy właśnie IPS-em a starszym typem matrycy, czyli TN, czyli jest to taka dość udana hybryda tych dwóch technologii, dzięki czemu możemy cieszyć się tutaj wysoką rozdzielczością, odświeżaniem 144 Hz i szybką reakcją panelu. Tak jak widzieliście w recenzji, według mnie, jeśli chodzi o jakość kolorów, równomierność podświetlenia i inne aspekty, nie używając do tego żadnych przyrządów pomiarowych specjalistycznych, ponieważ takich nie posiadam, testując po prostu ten monitor podczas codziennego użytkowania komputera, a także podczas grania i oglądania filmów, ja osobiście jestem z niego zdecydowanie zadowolony w tej cenie. Jeśli by ten monitor kosztował 2-3 tysiące, to na pewno do wielu rzeczy można by się przyczepić, ale jako że można go kupić za 1200 zł, no to myślę, że jednak więcej tutaj jest zalet niż jakichś mankamentów. Dla mnie osobiście też bardzo przydatną rzeczą jest rozbudowany hub USB z tyłu monitora, ponieważ często podłączam jakieś klawiatury, myszki, słuchawki do testów i nie zawsze mam ochotę podłączać to do komputera, tylko do jakiegoś portu bliżej pod ręką i ten monitor tutaj bardzo fajnie to umożliwia. Dlatego całkiem dobra jakość wykonania, bardzo fajny design i ergonomiczność tego monitora, czyli możliwość regulacji w wielu płaszczyznach, bezramkowa konstrukcja i jednocześnie lekkość oraz stabilność w jednym, dzięki dobrze wyprofilowanej podstawce. Zdecydowanie jeden z najlepszych monitorów, jakie testowałem, jeśli chodzi o panele o wielkości 27 cali. I tutaj myślę, że dla tego monitora spokojnie należy się rekomendacja, więc ją w tej chwili przyznaję i powoli będziemy zbliżać się do końca. Jeśli ta recenzja Wam się przydała, możecie zostawić łapkę w górę i będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie kanału. I pamiętajcie, że ceny monitorów AOC macie w linku w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.